Dzień dobry Państwu. Nazywam się Justyna Kapelewska, pracuję na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i dzisiaj zapraszam Państwa na krótki wykład na temat obecności mikroplastików w naszym życiu. Wykład odbywa się w ramach cyklu spotkania z nauką w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. W krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii i Szwajcarii produkcja tworzyw sztucznych od ponad 15 lat utrzymuje się na stałym poziomie, wynoszącym około 60 milionów ton rocznie, co stanowi 17% światowej produkcji. Na świecie zaś obserwuje się ciągły wzrost wytwarzania materiałów polimerowych, głównie ze sprawą krajów azjatyckich. Od lat 50. XX wieku produkcja plastiku na świecie wzrosła prawie 240-krotnie. Tylko w ostatnim dziesięcioleciu światowe wytwarzanie tworzyw sztucznych wzrosło o około 130 milionów ton, z czego ponad 50% wytwarzanych jest w Azji, z tego 30% w Chinach. Wyróżniamy dwa rodzaje tworzyw sztucznych, tak zwane termoplasty, do których zaliczamy m.in. polietylen, polipropylen, polichlorek winylu czy polistyren oraz duroplasty, czyli poliuretany, poliestry czy żywice. Tworzywa termoplastyczne mogą być poddane ponownemu przetworzeniu, zaś materiały termoutwardzalne takim procesom nie ulegają. Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych ogranicza się do ich recyklingu, odzysku energii oraz składowania i jest różne w zależności od kraju. Istnieją państwa takie jak Szwajcaria, Austria czy Niderlandy, które zupełnie wyeliminowały składowanie jako sposób utylizacji materiałów polimerowych. Niestety Polska nie wypada w tym zestawieniu najlepiej i otwiera trzecią dziesiątkę, zajmując 30. pozycję. Największy procentowy udział wśród odpadów plastikowych deponowanych na składowiskach stanowi polipropylen oraz polietylen, gdzie ich sumaryczny wkład to ponad 60% wszystkich pozostałości materiałów polimerowych. Przez wiele lat kwestia wpływu masowej produkcji tworzyw sztucznych na środowisko była zaniedbywana, co przyczyniło się niewątpliwie do kumulacji plastikowych śmieci w ekosystemie. Dopiero odkrycie w 1997 roku przez Charlesa Moora w północnej części Oceanu Spokojnego pomiędzy Hawajami a Kalifornią ogromnego nagromadzenia plastikowych odpadów, zwanego Wielką Pacyficzną Plamą Śmieci, wpłynęło na wzmożony wzrost zainteresowania świata naukowego, jak i środowisk proekologicznych problemem plastikowych odpadów. W 2019 roku szacowało się, że Wielka Pacyficzna Plama Śmieci ważyła około 80 tysięcy ton, a jej powierzchnia odpowiadała wielkości Półwyspu Iberyjskiego. Według szacunków od 70 do 80% zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych pochodzi ze źródeł lądowych, a następnie rzekami transportowane są do mórz i oceanów. Tam na skutek fizycznej degradacji, fotodegradacji i biodegradacji odpady z plastików powoli rozpadają się na mniejsze fragmenty. Proces degradacji fizycznej może być szybki, jednak biodegradacja może trwać stulecia. Dlatego obecność mikroplastików została odnotowana nawet w arktycznym lodzie morskim. Dzisiaj już wiemy, że ze względu na wielkość cząstek plastiki można podzielić na makroplastiki, czyli fragmenty powyżej 25 mm, mezoplastiki, czyli cząstki od 25 do 5 mm, mikroplastiki, czyli fragmenty od 5 mm do 1 mikrometra oraz nanoplastiki, czyli cząstki poniżej 1 mikrometra. Jednak nie zawsze tak było. Pierwsze wzmianki o obecności cząstek tworzyw sztucznych pojawiły się na początku lat 70. XX wieku w odniesieniu do zanieczyszczeń obecnych w północno-zachodnim Atlantyku. Dopiero u schyłku lat 90. ubiegłego wieku zaczęto stosować termin mikroplastik do opisu obecności fragmentów polimerów w środowisku morskim. Cząstki tworzyw sztucznych mogą przybierać przeróżne kształty.
takie jak granulki, pianki, fragmenty, płatki, filmy, włókna oraz gąbki. Mikroplastiki mogą przedostawać się do środowiska w dwojaki sposób, jako formy pierwotne bądź wtórne. Mikroplastiki pierwotne często znajdują zastosowanie jako surowce w produkcji tworzyw sztucznych, szczególnie granulki, w materiałach ściernych stosowanych w gospodarstwach domowych, przy produkcji leków, czy w materiałach do szlifowania kadłubów statków, w artykułach do higieny i pielęgnacji ciała, np. mikrokulki w pastach do zębów, w środkach peelingujących czy złuszczających. Część pierwotnych mikroplastików jest uwalniana do rzek i estuariów wraz z oczyszczonymi ściekami bytowymi i przemysłowymi. Reszta pierwotnych mikroplastików może trafiać wraz z osadem ściekowym jako nawóz na pola uprawne i po ulewnych deszczach spływać do zbiorników wodnych. Formy wtórne mikroplastików powstają w wyniku rozpadu dużych fragmentów tworzyw sztucznych na mniejsze cząstki pod wpływem takich czynników jak ścieranie fizyczne, wietrzenie, utlenianie czy promieniowanie UV. Mikrocząstki tworzyw sztucznych ze względu na małe rozmiary i dużą powierzchnię właściwą są biodostępne dla szerokiej gamy organizmów wodnych. Organizmy morskie mogą przyjmować mikroplastik w wyniku przypadkowego połknięcia, błędnego rozpoznania jako pokarm, regurgitacji przez młode osobniki czy pobierania pokarmu przez tzw. filtratory. Taki kontakt może powodować obrażenia zewnętrzne, wewnętrzne, a nawet śmierć morskich ptaków, ssaków czy ryb. Innym problemem jest kumulacja toksycznych substancji na powierzchni mikroplastików i ich dalsza transmisja w łańcuchu pokarmowym. Ponadto obecność mikroplastików powoduje stres oksydacyjny i neurotoksyczność, co wpływa na wzrost, reprodukcję i przeżycie organizmów żywych. Główna droga narażenia ciała ludzkiego na działanie mikroplastików to przyjmowanie go wraz z pożywieniem. Może on powodować skrócenie czasu tranzytu pokarmowego przez układ trawienny, co z kolei przyczynia się do ograniczonego wchłaniania ważnych składników odżywczych i powodować niedożywienie. Innym sposobem przenikania mikroplastików do ciała ludzkiego jest droga wziewna. Następnie ich translokacja w przewodzie oddechowym, a w przypadku nanocząstek także w układzie krążenia lub limfatycznym. Nie jest jeszcze do końca poznane dokładne konsekwencje zdrowotne obecności mikroplastików w organizmie człowieka, jednak uważa się, że może on powodować stany zapalne, a nawet prowadzić do występowania nowotworów. Według szacunków uważa się, że człowiek wraz z owocami morza przyjmuje rocznie około 11 tysięcy cząstek plastiku. Z wodą butelkowaną i kranową od 14 do 4 tysięcy mikroplastików, zaś z solą morską od 37 do 1000 cząstek tworzyw sztucznych. Ponadto przyjmuje się, że wraz z 1 m3 powietrza wdychamy od 26 do 130 cząstek polimerów na rok. W 2010 roku w amerykańskim tygodniku Time ukazało się sformułowanie, że jeśli nie masz bisfenolu A w swoim organizmie, nie żyjesz w świecie współczesnym. Zatem parafrazując ten cytat, nieprzesadnym wydaje się stwierdzenie, że jeśli nie masz mikroplastiku w swoim organizmie, nie żyjesz w świecie współczesnym. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych wykładów, które prezentowane będą w ramach spotkań z nauką w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku.